Siemcia, kochani. Chyba zmieniam content. Czy wiecie, że są tacy youtuberzy, którzy są łowcami duchów? Ja od dzisiaj będę youtuberką, która jest łowcą youtuberów, którzy są łowcami duchów. Co to było? Witam na kanale, ja jestem Dramcia, a jeśli po ostatnim filmie z Filipem Zabielskim wam mało, to przychodzę ponownie. I niestety nie, zagadka z porwaniem dziewczyn dalej pozostała nierozwiązana. Filip, ciągle czekamy. Dzisiaj z potworami będzie mierzył się Ernest z kanału Treat Sus. Swoją drogą ciekawe, czy też ma egipskie stopy jak Ernest Stop Model. A może się, nie wiem, wstydzę pokazać twoje palce. Mam stopy egipskie, stopę egipską, zobacz. I nie, Treat Sus to nie jest brat Kamila Susa. Chyba, że Kamil sam o tym nie wie. Ja Ernesta wcześniej w ogóle nie znałam, ale po przejrzeniu jego treści na kanale ma filmy pokroju TikTok decyduje o moim życiu, albo wybierz co jesz w 5 minut. Także no, mniej więcej wiemy z czym mamy do czynienia. Ernest z okazji Halloween postanowił zrobić 10 dni grozy. Ale ja nie będę szczegółowo omawiać wszystkich tych filmów, bo jest ich po prostu za dużo. Na pewno jestem ciekawa tego. Musiałem powiedzieć straszny klaun 10 razy. Stało się to. No ciekawe co się stało. W ogóle, ty to masz szczęście, Ernest. Akurat w czasie Halloween spotykasz zjawę i jeszcze udaje ci się to wszystko nagrać. Ty mógłbyś uczyć tych marnych łowców duchów. Oni badają miesiącami te nawiedzone miejsca, a ty przychodzisz, pstryk i już. No dobra, pierwszym filmem, który zobaczymy jest Włamałem się do zakazanej piwnicy. On już tam czekał. Halloween Special 10 dni grozy. W ogóle muszę wam powiedzieć, że nagrywam ten film z rana. No bo wieczorem to ja na pewno bym się bała. Co to było? Ja specjalnie nie pokazałam wam trailera, aby nie spoilerować, ale powiedzcie mi, dlaczego ci youtuberzy od strasznych rzeczy zawsze, ale to zawsze muszą szantażować nas tymi łapkami? A co jak ja nie mam tych 7000 kont, żeby ci wbić łapki? To co, to mi się nie należy kolejny filmik? Ale ja specjalnie sprawdziłam i na dzień nagrywania masz 6,6 tysiąca łapek w górę i jakoś dodałeś już 7 innych filmów, no. Co mi tutaj kłamczysz? Treat Susie, ty jeden. Większość z was o tym nie wie, ale ostatnio się przeprowadziłem z domu paczki z... O, to ja. Ja jestem w tej większości. Ja nawet nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak dom paczki. Czy to jest jakaś ekipa listonoszy? Czy wy roznosicie paczki, a ten dom to jest po prostu poczta? Swoją drogą chyba należy tam nawet Czuks. Czemu się nie chwalisz, Czuks, że dostałeś nową pracę? Nie rozumiem. Zresztą razem z Jackiem Frostem... Nie mam pojęcia, kto to jest, ale zaraz sprawdzę. Ciekawe, czy to jest jakiś właściciel firmy Frosta. Frosta, smaczna i prosta. Dobra, sprawdziłam i to jest jego kolega, co robi taki sam content. No, tak mi się przynajmniej wydaje z miniaturek. I też będzie na tych filmach, więc zgaduję, że on albo nagrywa, albo jest przebrany za tego potwora w piwnicy. Ale kto wie, być może ma powiązanie z paluszkami z firmy Frosta. Trzeba go zapytać. Zresztą dzisiejszy dzień zaczyna niesamowitą rzecz, ponieważ dzisiaj zaczynamy drugi sezon 10 dni grozy. Oj, czyli przegapiłam pierwszy. Kurczę. I dzisiejsza sytuacja jest naprawdę bardzo dziwna. Okazało się, że w bloku, w którym teraz mieszkamy, jest piwnica. Ale niezwykła piwnica, tylko zakazana piwnica, do której podobno nie można wchodzić. Tak, piwnica w bloku, która jest zakazana dla mieszkańców, którzy za nią płacą. No chyba, że chcesz wejść do cudzej piwnicy, no to wtedy tak, ona może być zakazana, bo to się po prostu nazywa włamaniem. Jest ona cały czas zamknięta, znaczy w sumie to tak naprawdę jest zamknięta co drugi dzień i czasem w nocy jest otwarta. Czyli podobno nie można wchodzić, bo jest cały czas zamknięta, ale w sumie jest otwarta co drugi dzień i czasami w nocy. No brzmi logicznie. Podobno ma ona 10 km długości i ciągnie się pod wszystkimi blokami, dlatego nie można tam chyba wchodzić, ponieważ jest to jakiś labirynt i podobno przychodzą tam dziwni ludzie w nocy. Może po prostu przychodzą właściciele, bo to są ich piwnice. No dobra, więc idziemy. Nie wiem czemu zawsze takie rzeczy robimy o godzinie w stylu 22:44, dlatego że w sumie można by było to zrobić w dzień. No ciekawe czemu idziecie tam akurat w nocy, no bardzo ciekawe. Ale i tak szanuję, że nie mówicie, że jest na przykład trzecia. Bo to jest tak oklepana godzina, że nawet duchom się nie chce straszyć. Musimy być cicho, żeby nikt nas nie słyszał, bo jest już późno. Znaczy jak są dwie kartki. Jedna to zamykamy drzwi, a druga to nie wchodzić. A piwnica? Akurat dziś jest otwarta. Ernest, to ma szczęście, akurat drzwi są otwarte.
Zrobiliśmy tylko kilka kroków, a już jest pierwsze rozwidlenie. To miejsce jest naprawdę jak labirynt. I jeżeli tutaj naprawdę to ma 10 kilometrów, nie mam pojęcia, jak stąd wrócimy. Musimy jakoś, nie wiem, zostawiać jakieś ślady czy coś takiego. Możecie sypać ziarno po drodze. Ja z wami nie idę, więc wam nie zjem. Dobra, słuchajcie, idziemy już mniej więcej od jakichś 15 minut. Mhm, na pewno. Zobaczcie, wszystkie korytarze są takie długie. Tutaj nie mam pojęcia, co to jest. Ale chyba też nie chcę wiedzieć. To jest nieotynkowana ściana, Erneście. Nie musisz się jej bać. Jest mega dziwnie. Co to są w ogóle za ściany? Taki styl budowania jest bardzo stary. Ernest, to jest po prostu zwykła ściana w piwnicy. Czego ty się spodziewałeś? Wnętrza jak w katedrze Notre Dame? Ej, zobacz, jest kartka. No właśnie, co to jest? Węzeł cieplny. Ej, dotarliśmy aż do węzła. Widzę, że postaraliście się z tą kartką, którą powiesiliście obok. Bo nawet użyliście tej samej taśmy, co przed piwnicą. Czemu wy sami dajecie na siebie tyle dowodów? Pewnie trafiłeś tu przypadkowo. Opuść to miejsce, póki możesz. Co? Czemu ktoś ma... I patrz, jak zabarykadowane są te drzwi. Dobra, przyjrzyjmy się jeszcze raz. Obok was są drzwi z numerem 10. Te zabarykadowane prawdopodobnie mają numer 11. I sądząc po numerach, jesteście przy samym wejściu do piwnicy. Nie no, to niezłe te... Idziemy już mniej więcej od jakichś 15 minut. To może być dalej przejście. No właśnie, równie dobrze za tymi drzwiami może być kolejny korytarz. Tam może być co najwyżej cudza piwnica, więc proszę, zostaw ją w spokoju. Ej, nie, chyba... Powinniśmy to wziąć czy zostawić? Zostaw i zawracamy. Tylko nie wiem, czy znajdziemy drogę powrotną. Też się o to martwię. No, od 10 piwnicy do wyjścia musi być naprawdę daleko. W ogóle... Zdaje mi się... Jakbym co chwila słyszał kroki. Co to było? Zaraz ci powiem, bo ja mam tutaj moc zatrzymywania czasu, inaczej nazywaną pauzowaniem filmiku, ale na jedno wychodzi. Jest to albo morderca, albo wasz kolega w jakimś przebraniu kupionym pewnie w Carrefourze albo w innym markecie. Aczkolwiek trzeba przyznać, że ten potwór śledzi trendy w modzie, bo chodzi w Adidasach. Co to było? Biegniemy za tym! W prawo skręć! W prawo! Co to było? Czuję się, jakbym oglądała Hugo w telewizji. Brawo, czyli brawo, 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 brawo Alu, nie brawo. Brawo. Hej! Gdzie to jest? Przecież tutaj nie mogło przybiec. Wybiegło stąd w ogóle... Właśnie nie wiem, może poszedł w jakiś inny korytarz. A w ogóle tutaj, zobacz. To jest to samo miejsce. Gdzie jest kartka w tym układzie? Czyli co, to nie jest to samo miejsce? Chyba nie. Zdradzę wam sekret, uwaga, to będzie szok. To nagranie jest odbiciem lustrzanym. Są dokładnie w tym samym miejscu. Jak się przypatrzymy, to zarówno napis na jego bluzie jest odbity, jak i napis na tych drzwiach. Ja wiem, że chcecie być tak dobrymi aktorami jak Filip Zabielski, ale no mistrz jest tylko jeden. Musicie się starać bardziej. Coś jest nie tak. Ej, cały czas słychać ten dziwny dźwięk. O, właśnie czekałam, kiedy odwróci się obraz. Lepiej by było w nowym ujęciu, ale jak jest tyłem, to też jeszcze w miarę. Właśnie, co to może ej, być? Ej, ty idź w lewo, ja w prawo. Nie no, najlepiej się rozdzielić. Panie kamerzysto, no halo. Kto będzie nagrywał Ernesta? To jest nasza gwiazda. On nie może zostać sam, proszę się wrócić. Co to było? Nie wiem, weź goń go, goń go! Goń go. Co to było? Znowu to miejsce. Zobacz, patrz. O nie. To ta kartka z tą szarą taśmą. Lepiej jej nie dotykaj. Uważaj, to a może jeżeli być... to jest może... Cicho, to może być zatrute. To jest ta kartka, która była w tamtym przejściu. Co? No poważnie. Dobra, tutaj gadają o jakichś świeczkach. Ogólnie nudy, więc dawajcie mi jakąś akcję. Ej, zobacz. Co? Co? Czy to jest... skrzynia? Nie wiem jak wy, ale ja zawsze chciałam dostać taki kuferek jak w Familiadzie albo w Jaka to Melodia. No kurde, to by było coś. Ogólnie to oni chcą wziąć kuferek, ale znowu gadają, że nie wiedzą jak wyjść. Mhm, bo korytarze mają 10 kilometrów. Chyba 10 par drzwi. Udało nam się w końcu wyjść. Nie wiem ile nam to zajęło, ale... W sumie chyba sporo czasu. Ja nie wiem jak wam się udało wyjść. No ciekawa jestem, czy w kuferku będą cukierki. Albo herbata owocowa. Przyznam, że to mnie teraz najbardziej interesuje. Więc w takim razie pora teraz otworzyć tę skrzynię. Co? To jest jakiś słoik wypełniony wycinkami z gazet.
I pomyśleć, że on skazany bez ratunku, że przedwcześnie umrzeć musi, mawiała nieraz. Co? Co to jest za książka? Ogólnie to znalazłam te fragmenty w sieci, ale wątek z tymi listami nie ma żadnego znaczenia w tym filmie. Ja rozumiem, miało to dodać dramaturgii, ale w sumie wyszło tak trochę z dupy. Już bardziej by pasowały jakieś łacińskie zwroty i na przykład rysunek tego kręgu ze świeczek. Ale to tylko taka rada na przyszłość, nie wiem, może skorzystacie na następnym maratonie. Czarny Jezu, torsel. Co to jest? Nie wiem. Zobacz. Jakaś sylwetka. Nie no, zajebiście widać. Kamerzysta tutaj naprawdę się spisał. Ej, stary, czekaj pod światło. No? Czy to nie jesteś ty? I to nie. Z LEDem i z kamerą? Zobacz. Nie, nie ma opcji nawet. Zobacz. Ej no, chłopaki naprawdę się postarali, prawie jak w tym American Got Talent, czy jakoś tak. Pod światło, leciutko, widoczne są dwie sylwetki. Czaj! Ja pierdzielę. Ja nie wiedziałam, jak wygląda kamerzysta. To jest chyba ten Jacek z reklamy Frosty. No rzeczywiście, wygląda przerażająco. Ale dziwnie. Jestem pewien, że to zostało zrobione? Przez was. Ja też jestem pewna. Gdy chodziliśmy po tej piwnicy i ktoś po prostu nam zrobił zdjęcie. Może tamten typ, który przed nami uciekał. A widzicie, myśleliśmy, że to jest jakiś straszny klaun. A to jest po prostu widz Street Susa i Jacka z Frosty. Chciał pewnie zrobić sobie z nimi zdjęcie, ale się wstydził, więc zrobił zdjęcie z przyczajki. To naprawdę bardzo widać, kiedy robisz youtuberowi zdjęcie z przyczajki. Szczególnie jak jest flash włączony, więc taki tutorial, jak już masz taką fotę zrobić, to zgaszcie flasha i wyciszcie dźwięk. Jutro na pewno będę w tej piwnicy albo robił nos, albo jakieś zadania, albo coś takiego. Dobra, dobra. To jeszcze obejrzę ten jeden film. Chciałam obejrzeć więcej, ale i tak za długo to komentuję. Mam nadzieję, że rozwiążemy zagadkę klauna, który jak się okazuje jest widzem Ernesta i boi się go poprosić o zdjęcie. Ale tak ogólnie fajny film. Na przykład dealerek Minecraft powiedział, że się zesrał, więc no chyba o to chodziło. Mam nadzieję. Dobra, drugim filmem jest Musiałem powiedzieć straszny klaun 10 razy. Stało się to. No to dowiedzmy, co się stało. Co? Dobra, ogólnie nie będę wam puszczać całego. W skrócie, nie wiem, czy to było nagrywane tego samego dnia, czy po prostu Ernest lubi nosić tę samą bluzę. W każdym razie dowiedzieliśmy się, pod którym numerem mieszka Ernest. Albo znajduje się jego firma. Mam nadzieję, że to drugie. W skrzynce była mapa, którą chyba na szybko narysowali, ale jednocześnie bardzo dobrze się w niej orientują. Tu mamy chodnik, przejście i sklep. No i jest zdjęcie Jacka z Frosty, które wcześniej wrzucili do kuferka. Frosta, smaczna i prosta. To samo, które znaleźliśmy w skrzyni z zakazanej piwnicy. Czy Łukasz został porwany? No jak mógł zostać porwany? No przecież stoi za kamerą. Ernest. Ale dobra, szukajmy twojego kamerzysty, który cię nagrywa. Idziemy tą mapką. Bardzo ładne ujęcia swoją drogą, to trzeba pochwalić. Tak samo trzeba pochwalić błyskotliwość Ernesta, który potrafi wskazać, jak wygląda drzewo. Z tego co widzę, to co tutaj jest widoczne, tu są drzewa. Nie no, po tych ujęciach to chyba rzeczywiście ktoś inny to nagrywa. Także dobra robota, kamerzysto. A tam widzę już krąg, który jest zaznaczony na mapie i jestem pewien, że coś tam znajdziemy. Przyznam, że nie wiem czemu, ale ja też jestem pewna, że coś tam znajdziecie. Ej, coś tam jest! Muszę to sprawdzić. Co to jest? Znowu jakaś mapa! Nie, Ernest, to jest rysunek tasiemca uzbrojonego. Masz moją mapę! Zabawmy się! Dobra, oszczędźmy sobie tego budowania klimatu. Z ciekawszych rzeczy trafił na wielkiego sztucznego pająka i nie, to wcale nie był Sylwester Wardenga. Oraz była scena, jak przeszedł za nim kolega w masce i kamerzysta udawał, że go nie widzi. No dobra, ja wam przewinę do tego momentu, kiedy on będzie mówił klaun 10 razy. Jakaś kartka. Ze wskazówką. Powiedz 10 razy straszny klaun z zamkniętymi oczami. Straszny klaun, 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 straszny klaun. No dobra, już 13 razy powiedziałeś, możesz przestać. Kolega powinien wyskoczyć już 3 klauny temu. Filip Zabielski by to zrobił lepiej. Przykro mi, Ernest. Powinno się coś teraz wydarzyć?
Znajdź mnie na plaży, ziomal. Nie do końca zrozumiałem, ale mam go znaleźć na plaży. To po kiego było to gadanie o klaunie? Ten element absolutnie nic nie wniósł. Cały film trwa równo 8 minut, a tak go przeciągają, że ja czuję się, jakbym oglądała go przez godzinę. Łukasz, to ty? No pronto, stary. Chciałem spędzić Halloween z moim najlepszym kumplem. Łukasz, powiedz mi jedno. Czy to ty ustawiłeś te wszystkie straszne rzeczy? Jakie straszne rzeczy? I to jest koniec. Znowu. Chyba wzięli od Filipa ten motyw bezmyślnego urywania filmu w ważnym momencie. Macie gorsze fabuły niż w paradokumentach. Erneścik, popracuj nad fabułą, dopisz szczegóły zamiast robić na przykład efekt odbicia lustrzanego, bo to widać. Tak, ja to widzę. Ale poza tym myślę, że jest całkiem nieźle. Nawet jestem skłonna uwierzyć, że któryś z filmów, których dzisiaj nie włączyłam, jest dużo lepszy. Widzisz, ja naprawdę w ciebie wierzę. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, uważajcie na siebie i nie chodźcie nocą po lesie. No bo nigdy nie wiadomo, czy nie czeka na was gdzieś Jacek z Frosty. Dzięki za wsparcie kanału, zapraszam na mojego Instagrama, Discorda, fanpage'a, wszystko jest w opisie. Przesyłam wasze ostatnie fanarty. Bez odbioru.